Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO. Witam Was w drugim odcinku z serii Syberia 2. Jesteśmy tutaj po rozmowach z większością mieszkańców, którzy będą nam potrzebni do ukończenia tej miejscówki. Natomiast zostali nam tutaj bracia, znaczy zostali, to nie są jedyni, ale oczywiście o tych, o których się dowiedzieliśmy od dziewczynki, bracia Burgow, słuchajcie. Nie było nas tam w głąb, musimy znaleźć ich miejscówkę, więc zaczynamy. Jestem ciekawa, czy choć w jakimś tam niewielkim procencie potwierdzi się to, co dziewczynka tutaj mówiła, jakie zdanie miała o tych osobach. Jestem ciekawa, jakie Kate tutaj wyrobi, jaką Kate wyrobi sobie tutaj opinię. Cóż tu mamy? No i mamy braci Burgow. Naprawdę? Chcę powiedzieć, co do... O co znowu chodzi? Zamknij się, ty durna kupo sadła, albo się z tobą policzę. No okej, gość ma już u mnie krechę jak stąd. Miłego dnia. Do Warszawy. W czymś panience pomóc? Nazywam się Kate Walker. Dopiero co przyjechałam. Takie śliczne maleństwo i tak daleko od domu. Skąd jesteś, perełko? Z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku, he? Ha, ha, cóż, ja nigdy... Podróżujesz sama? Nie, nie, z dwoma przyjaciółmi. Przyjechałam pociągiem. To dobrze, to dobrze. Proszę pana, ja tylko... Słuchaj, nie mamy dla ciebie czasu, słodziutka. Nie bądź taka natrętna. Mój brat i ja możemy sobie jeszcze coś pomyśleć. Rozumiem. Byłoby szkoda, gdyby przytrafiło ci się coś złego, moja piękna. Potrzebny mi węgiel do pociągu, ale w podajniku zabrakło benzyny. Pomyślałam, że mogliby mi panowie sprzedać nieco paliwa. Więc już wyjeżdżasz. Przykro mi. Nie mamy benzyny, ani kropelki. A co to za odgłos silnika tam za tobą? A, ten! On działa na prąd, widzisz? A dym? Też działa na prąd? Patrz ją. To nie twój interes, panienko. Pilnuj swojego niosa i nie przeszkadzaj nam pracować. Ta, nie przeszkadzaj Igorowi i Iwanowi pracować. Ale mnie potrzeba tylko trochę benzyny. Nie mamy paliwa! Nie mamy benzyny! Ani kropelki! Nie ma benzyny. Nie ma benzyny. Hej, drogi panie, potrzebuję paliwa i wygląda na to, że je tu macie. Ach, głupiutka! Nie rozumiesz słów, nie ma? Mówiłem już, że nie mam ani kropelki! Nie ma nie ma benzyny. Nie ma benzyny. Przyjechałam pociągiem i... Widzieliśmy. Ja i mój brat. Niezły. Naprawdę. To na pewno nie jedna z tych rosyjskich puszek. O nie! Ładny pociąg. Ładny, ładny. To prawda. Należy do jednego z moich przyjaciół. To chyba bogaty przyjaciel, co? Nie bardzo. Zbudował ten pociąg, by dojechać do żeby zrealizować swoje marzenie. Marzenie, powiadasz? Ciekawe. A jakie to marzenie wymaga zbudowania takiego pięknego pociągu, co? Jeśli wolno spytać. To marzenie z dzieciństwa. No powiedz coś więcej, powiedz. Jeżeli, słuchajcie, ona mu to powie, to jest kretynką. Jeśli nie dacie mi benzyny, nie uda mi się załadować węgla i będę zmuszona tu zostać. A co my mamy do tego? Wy chyba nie macie ochoty mi pomóc. Temu nie zaprzeczę, kwiatuszku. Żegnam. A teraz do widzenia. Tak, słuchajcie, po rozmowie można było można wywnioskować i zgodzić się tutaj z dziewczynką, że ten mały, który chodzi jak pingwin, to po prostu poniżej krytyki od noga człowieka. Widać, że cwaniak, złodziej i cholera wie co jeszcze.
Natomiast no nie mówiłabym o tym drugim, że jest głupi. Znaczy, no, dziewczynka użyła takiego słowa, ale widać ewidentnie, że jest troszeczkę upośledzony umysłowo, jakiś taki troszkę zacofany. Natomiast tak, moi drodzy, chciałam tutaj wejść do menu, bo w trakcie tej rozmowy było słychać bardzo, bardzo muzykę w tle i obawiam się, że mogą mi tutaj wejść w prawa, pomimo tego, że gry, muzyka z gier jakoś szczególnie tych praw nie posiada, one nie wyskakują, ale jednak jeżeli chodzi o kwestie tutaj Syberii 2, no to jest to, no te prawa niestety są, także nie chciałabym tutaj takiej sytuacji, że będę musiała Wam wyciszać odcinki, no bo byłoby to dość słabe. W porządku, no troszkę to przyciszyłam, ale i tak wydaje mi się, że było to w miarę głośne. Dobra, podejdźmy sobie tutaj, oni nas nie wpuszczą za cholerę. Jeszcze dalej, zobaczcie, tutaj mamy interakcję, możemy kliknąć sobie na plakat, na pewno już widzicie, że za tym plakatem jest dość spora szpara, którą można by było się tu ewentualnie przecisnąć. Zerknijmy. Aha, ona już tam wlazła, tak? Niepotrzebnie. Aha, nie no, w sumie potrzebnie. Chodźcie, podejdziemy sobie tego zwierzaczka, wypuścimy go, co? Jakiś taki słodziak. Zobaczcie, jakie ma oczulki. Otwórz. Hej, nie! Nie! Bardzo dobrze. Oni ty kretyński worze z sadła! No, ja ci dam. Cię spróbuj go tylko skrzywdzić, to będziesz miał ze mną do czynienia. Bardzo dobrze, niech on mu ucieka. Moi drodzy, tutaj mamy karnisterek. Czy ja dobrze widzę? Tak jest, moi kochani. Zostawiamy pusty, bardzo dobrze, i zabieramy pełne. Co to jest? Oj, ta maszyneria cuchnie niemiłosiernie. Oj, tak. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie tu do środka. Ten drugi widzę, ten troszkę nie do końca pełnosprytny sobie leży, ale czy my możemy z nim porozmawiać? Przepraszam, proszę pana. Czy pan śpi? Nie wiem, czy macie wrażenie, że jest ewidentnie pod wpływem brata. Czego ty chcesz? Muszę coś powiedzieć twojemu bratu. Iwan, on mnie zostawił. Mój brat, on mnie zostawił samego. Jakże mi cię żal, Igorze. Durne zwierzę! Cała kasa, którą mogłem na nim zarobić, poszła w diabły! Tam jest Iwa. On się ucieszy. Wy nie idźcie, panienko. Co? Pozwoliłeś jej odejść? Jesteś głupszy od Yuki, Igor. Zupełny kretyn. O mały włos. Najważniejsze, słuchajcie, że zwierzaczek sobie uciekł. Na pewno będzie mu lepiej na wolności niż z tym kretynem. Ja wam chciałam tylko pokazać, tak. Jest nieco za zimno. Że jest tutaj, będzie dość spora lokacja do zwiedzania. Widzicie tutaj w tle pewien budynek. Nie będę na razie zdradzać jaki, za chwilę się dowiemy. Nie idziemy tam dalej, zresztą Kate tutaj wspomniała, że jest zimno. A to oznacza, że nasza bohaterka będzie koniecznie musiała wskoczyć w cieplejsze ciuszki. Tak, jest to pewna nowość tutaj, bo jesteśmy ubrani dokładnie w to samo, co było w części pierwszej. Natomiast będzie tutaj taka fajna zmiana, i nasza bohaterka się przebierze. Dobrze. Moi drodzy, chodźmy sobie tutaj. Ja bym chciała do tej maszyny dokładnie podejść. Gdzie tego mam użyć? Tutaj chyba, co? No i w porządku. Odpalaj. Okej, jest, słuchajcie, wszystko działa. No więc koniecznie lecimy na schody. I spróbujemy użyć naszej maszyny, aby wsypać węgiel.
Jeżeli się to, słuchajcie, teraz bez problemu uda, no to tak naprawdę powinniśmy teoretycznie móc ruszyć, prawda? Zaraz się okaże, czy to będzie takie oczywiste. Lecimy z tym. No słuchajcie, mamy to. Wbrew pozorom wszystko idzie jak po maśle. Kate Walker! Kate Walker! Stało się coś strasznego! Uspokój się, Oskarze. Co się stało? Pan Vorarlberg zniknął. Co? Był w pociągu, a teraz go tam nie ma. Nie panikuj, Oskarze. Nie mógł odejść daleko. Pójdę i przyprowadzę go. On nie czuje się najlepiej, Kate Walker. Do tego taki mróz wokół. Wiem, wiem, ale uspokój się. Już biegnę go poszukać. Tak, moi drodzy, zniknął Hans Vorarlberg. Natomiast no, myślę, że takim głównym punktem zaczepienia, gdzie moglibyśmy go szukać, no to tam u Sirkosa. Tym bardziej po rozmowie z nim, a mało tego, widzieliście tę maszynę, te koniki na dole. No, ewidentnie była to robota, no, wyglądała na robotę Hansa, prawda? Więc może odwiedza tutaj starego znajomego. Słuchajcie, zobaczmy, wejdźmy do Sirkosa. Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze może zapytamy dziewczynkę, czy widziała tutaj Hansa. Ona w sumie go powinna widzieć, prawda? Masz chwilkę na pogawędkę? O, więc jeszcze tu jesteś. Malka, czy nie widziałaś mojego przyjaciela Hansa? On źle się czuje. Muszę go szybko odnaleźć. Taki mały pan? Tak, widziałam. Opowiadał mi o mamutach i dalekich miejscach. Widziałaś Hansa? Gdzie on jest? Poszedł do pana Sirkosa. Powiedział, wpadnę na chwilę do starego przyjaciela. Zobaczę, co z tego będzie dalej. Dzięki, Marko. Jak chcesz, Kate. No dokładnie. Tak jak, słuchajcie, przypuszczaliśmy, Hans poszedł do dawnego, starego znajomego. Och, Hans. Hans? Mamuty. Syberia. Syberia. Słuchajcie, z Hansem nie jest niestety najlepiej. Zresztą jak zaczynaliśmy pierwszy odcinek, to była już mowa o tym, że Hans jest rozpalony i ewidentnie jakiś wirus tutaj go zaatakował. Staruszek, no, ciężko znosi tę temperaturę. Sprawdźmy. Czy wszystko w porządku, Hans? Ojcze, Hans nie chce już zostawać na strychu. To nie jego wina. Słuchajcie, nasz Hans ma jakieś majaki, zapewne pod wpływem temperatury. Kate Walker, co to wszystko ma znaczyć? Nie mam pojęcia, Oskarze. Hans miał atak gorączki, nie czuje się dobrze. Ależ to okropne, Kate Walker. Musimy coś zrobić. Tak dalej być nie może. Uspokój się, proszę. Zobaczę, co mogę zrobić. Dobrze, Kate Walker, ale pośpiesz się. Tak, Oskarze, my dobrze wiemy, że tutaj czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, więc na pewno postaramy się rozwiązać ten problem jak najszybciej. No i co? I będziemy musieli znowu, słuchajcie, tutaj pukać od drzwi do drzwi, prosić o pomoc. Nie wiem, czy zauważyliście też na tym filmiku, byli tam bracia Burgow obecni, ale na chwilę obecną no, nie będziemy już mieli z nimi do czynienia. Wejdźmy tutaj do naszego starego znajomego. Pułkowniku, proszę mi pomóc. Co mogę dla pani zrobić, pan Walker? Potrzebujemy, słuchaj, pomocy, no. Muszę się dostać do klasztoru, ale na zewnątrz jest tak zimno. Prawda? Może znajdziesz coś cieplego na strychu. Zaraz przyniosę drabinę. Oczywiście pokryję koszt tych rzeczy, które wezmę. Nie przesadzaj, Katiuszko. Jesteś dla mnie jak promyk słońca w tym starym, nudnym sklepie. A słońce nie wschodzi tu codziennie.
Troszkę tu jest pewien paradoks, bo tak naprawdę jaki klasztor, o czym on w ogóle mówi? Na strychu z pewnością znajdzie pani coś dla siebie. Ale jakby kolejność nie została tutaj w dialogach zachowana. Proszę bardzo, i za chwilkę panienko, się dowiemy, ja o jaki klasztor chodzi. Bo to było, zostało powiedziane tak nie z dupy, nie z pietruchy. Więc pogadajmy z nim dalej. Czy ma pan coś na uśmierzenie gorączki? Mój przyjaciel zachorował. Przykro mi, ale ostatnią paczkę pigułek sprzedałem w ubiegłym tygodniu. Czy jest tutaj lekarz? A może apteka albo coś podobnego? W okolicy? To by mnie zdziwiło. Powiadają, że mnisi z klasztoru potrafią wykurować człowieka. Przynajmniej mieszkańcy z dołu czasem do nich chodzą. Pragnę podziękować za pańską pomoc, pułkowniku. Cała przyjemność po mojej stronie, panno Walker. Dokładnie. I to w takiej kolejności powinno być przeprowadzony ten dialog, ta rozmowa w zasadzie. Najpierw dowiadujemy się o tym, że taką pomoc możemy uzyskać w klasztorze, a dopiero później powinna Kate zapytać o klasztor. Ale słuchajcie, wiemy już, o co chodzi, a klasztor właśnie to jest ten wielki, ta wielka budowla, którą wam pokazała, gdzie Kate stwierdziła... Gdzie znaleźć miejsce, by się w to przebrać? W pociągu, słuchajcie, właśnie w łazience, ale nie będziemy tam teraz wchodzić, bo zrobimy sobie to za jednym zamachem, jak będziemy wracać do Hansa. Na chwilkę obecną nie ma takiej potrzeby. Poczekajcie, jeszcze sobie zobaczę, czy nic już tutaj nie ma. Pułkowniku, co? Przed nami ciężka podróż, a mój... O tej porze roku na Syberii jest diabel... Pragnę podziękować za pani... Okej. Okay. Czyli już jakby nic istotnego. W porządku. Kolejną osobą, którą moglibyśmy w jakikolwiek sposób prosić o pomoc bądź jakieś wskazówki, no to jeszcze będzie Malka. Ona nam tutaj została. Zobaczymy, czy jest w stanie nam tu coś chociażby, słuchajcie, podpowiedzieć. Jakiś punkt zaczepienia, gdzie moglibyśmy jeszcze, prócz tego może klasztoru, szukać pomocy, czy już ewidentnie powinniśmy się udać w to miejsce. Ale pogadajmy sobie tutaj jeszcze z dziążką. Malko? Tak, Kate? Mój przyjaciel Hans jest bardzo chory. Potrzebuje opieki. O, on może umrzeć, prawda? Jak mama. Nie wiem. On tak bardzo chce dotrzeć do celu swej podróży. Czasami to nie wystarcza, Kate. Od małego Hans marzył o wyspie zwanej Syberią. Syberii nie ma. To tylko bajka, którą opowiadają dzieciom do snu. A ja już nie jestem dzieckiem. A ja wierzę w tę bajkę, Malko. Więc chyba musisz pomóc swojemu przyjacielowi, Kate. Powiedz mi, nie wiesz, kto mógłby mi pomóc wyleczyć Hansa? W barze pana Sirkosa jest wiele specjalnych napojów. Nie, muszę znaleźć lekarza. W takim razie idź do klasztoru. Pewnie w klasztorze mieszkają mnisi. Dokładnie. Mnisi w czarnych habitach. Oni są naprawdę straszni. Ależ ich nie musisz się obawiać. Mnisi to dobrzy ludzie. Więc oni mogą wyleczyć Hansa? Patriarcha to srogi staruch. Nie wyleczy twojego przyjaciela, jeśli nie będziesz przestrzegać ich zasad. A skąd ty to wiesz, Malko? On nie zajął się mamą od razu. Z powodu zasad. I dlatego umarła. Tak mi przykro, Malko. Tak, moi drodzy. Wcale się dziewczynce nie dziwię, bo mnie też tacy ludzie przerażają. Mnisi, duchowni i ogólnie cały ten świat. Nie tylko chrześcijański, ale ogólnie przerażają mnie ludzie, którym sterują właśnie, tak jak powiedziała, zasady. Oczywiście każdy z nas ma zasady, ale nie ufam tym ludziom, którzy, wiecie, zasady ponad wszystko. Religia ponad wszystko. Nie mają, jak, no po prostu nie ufam. Są jakby poddani, są jakby, nie tyle, że poddani, są niewolnikami swojej ideologii. O, nawet bym nie nazwała tego religią, tylko ideologią. Są niewolnikami własnych ideologii i ja po prostu takim osobom kompletnie nie ufam. Nie są dla mnie żadnymi godnymi zaufania ludźmi. Wbrew pozorom ludzie, którzy łamią zasady, mówimy tutaj o nie o jakimś łamaniu prawa czy jakichś nagannych zachowaniach, tylko bardziej można ufać, uważam, osobom, które potrafią łamać swoje jakieś zasady, przekonania ku dobremu, oczywiście, ku dobremu. Także nie dziwię się tutaj dziewczynce, że mu nie ufa, im nie ufa, bo ja niestety też.
Pogadajmy jeszcze z Circosem. O co tutaj chodziło z tą mamą? Dlaczego oni jej nie uratowali, bądź umarła z powodu jakichś zasad? Pogadajmy. Witam, panie Circos. Dzień dobry, panno Walker. Jak się miewa nasz przyjaciel, pan Hans Vorarlberg? Nie mam dobrych wieści. A jeśli mogę jakoś pomóc, czegokolwiek sobie pani zażyczy, proszę tylko krzyknąć. Proszę mi powiedzieć, panie Circos, czy to pan zaopiekował się Malką? Nie mogłem kruszyny zostawić tak na bruku. Co się stało z jej matką? O, cyganka, zajmująca się, Bóg raczy wiedzieć czym. Przyszła tu półmartwa i szalona z gorączki. A mnisi jej pomogli, prawda? Można i tak to ująć. Gdy wreszcie przestali być tacy nadęci, zabrali ją do klasztoru na leczenie. Ale dla tej biedulki było już za późno. To stado wron wymyśla najdziwniejsze zasady. Zostawiliby człowieka, by zgnił prędzej, niż pobrudziliby swoje świetne habity. Nie znoszę ich, panno Walker. Jakie zasady ma pan na myśli? To głupi stary obyczaj. Aby zadecydować, czy umierający w ogóle umiera, patriarcha klasztoru spogląda na twarz pacjenta, zanim powie ta lub nie. Jak to? Nie rozumiem. Zakonnicy w jakiś sposób tworzą odbicie twarzy pacjenta na kawałku tkaniny. Coś podobnego do całunu turyńskiego. Aha, czyli słuchajcie, coś na zasadzie. Widzą człowieka, czy mają tam powiedzmy na tkaninie odbity na całunie podobiznę człowieka. No i okej, jeżeli umiera, to okej, pomożemy, ale jeżeli to nie jest stan, że nie umiera, to nie pomożemy. Poczekajmy trochę, aż jego stan będzie taki, że już będzie umierał, to wtedy mu pomożemy. Okej, chore, bez komentarza. Widzę, że tutaj pan Circos też nie cierpi mnichów z klasztoru, więc no słuchajcie, skoro mówi to i mała nie była dość obiektywna, prawda? No nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli nam to i też mówi, potwierdza to Circos, myślę, że to nie będzie dość miłe spotkanie, jak tam dojdziemy. Panie Circos, obawiam się o zdrowie Hansa. Ojej, to moja wina. Nie powinienem był go prosić o pomoc. Jaką pomoc? Nic takiego. Chciałem tylko, by moje mechaniczne mustangi znowu zaczęły brykać. Proszę się nie obwiniać. Hans był chory przed złożeniem panu wizyty. Nie ma pan z jego chorobą nic wspólnego. Dokładnie. A z drugiej strony, no nie zna, słuchajcie, naszej Kate, ale nasza Kate potrafi naprawić wszystko. Myślę, że nawet z mustangami sobie poradzi. Panie Circos, czy nie wie pan, kto mógłby wyleczyć Hansa Vorarlberga? O, łapiduchów nie ma tu zbyt wielu, ale zawsze można spytać mnichów. Mnichów? Ludzie powiadają, że patriarcha klasztoru posiada moc leczenia. Mówią też, że jest stuknięty. Fanatyk między nami mówiąc. Cóż, nieważne. Nie mam wyboru. No niestety, nie mamy wyboru, więc będziemy koniecznie musieli się tam przejść. Panie Circos, czy mógłby mnie pan przedstawić patriarchę klasztoru? Jeśli mam być szczery, lepiej niech się pani trzyma od niego z daleka. A dlaczego? Czy słyszała pani kiedykolwiek artystę i kapłana śpiewających w duecie? Oni uważają mój lokal za jaskinię rozpusty, a mnie za starego, zdziwaczałego heretyka, który odciąga ich owieczki od ołtarza. Panie Circos, XIX wiek już dawno się skończył. Ale nie tutaj, panno Walker. Proszę mi wierzyć, lepiej, żebym nie maczał w tym palców. Słuchajcie, aż się boję na mój odcinek, kiedy ja tam trafię i na moje komentarze, ale chill, będę próbowała być bardzo powściągliwa. Czy w klasztorze jest telefon? A, tam nawet nie ma elektryczności. Musi się tam pani przejść osobiście, panno Walker. A potem jeszcze przekonać mnichów, by zajęli się pani przyjacielem. Jak dojść do klasztoru? Kiedy pani stąd wyjdzie, proszę skręcić w prawo. Na pewno pani trafi. Wielkie dzięki. Brrr, tam jest zimniej niż na biegunie, panie Circos.
Czy do klasztoru można dojść tylko na piechotę? Może jest tu jakiś środek transportu? Niech pani o tym zapomni, panno Walker. Tam wejdzie tylko kucyk. Obawiam się, że będzie pani musiała wejść na piechotę. Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem tę historię z całunem. Tuż za miasteczkiem mnisi postawili coś w rodzaju metalowej skrzynki. W niej znajdują się lniane kawałki tkaniny. Jeśli położy pani tkaninę na twarzy chorego człowieka, w dziwny sposób pochłonie jego pot i inne płyny. Dzięki temu obraz jego twarzy pojawi się na lnie. Więc patriarcha formułuje swoją diagnozę, patrząc na ten obraz? Przynajmniej na jego podstawie można powiedzieć, czy opłaca się ciągnąć delikwenta na górę do klasztoru. Rozumiem, że każdy może wziąć całun, gdy uzna, że jest mu potrzebny. Źle pani rozumie, panno Walker. Tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za to, kto otrzyma całun. Jest nią Malka. Jest dumna ze swej funkcji. Patriarcha osobiście powierzył jej to zadanie. A ta mała wywiązuje się ze swej roli. Niech mi pani wierzy. Muszę już iść. Proszę się spieszyć, panno Walker. I powodzenia! Na pewno się przyda, pani Circos. A to słuchajcie, takie pozytywne zaskoczenie, że patriarcha wybrał do tego zadania właśnie Malkę, aby ona tutaj dawała możliwość rozdawania tej tkaniny na ten całun. Dobrze, no to pogadajmy z nią. Zobaczymy, czy jest w stanie nam pomóc. Powiedz mi. Co słychać? Powiedział mi, dlaczego nie mogli wyleczyć jej w klasztorze. Tak, Kate. Czasami ludzie są tak ciężko chorzy, że nie można ich wyleczyć. A czy twój przyjaciel jest ciężko chory? Mam nadzieję, że nie. Pomogę ci. No, niewykluczone, oczywiście my tego nie wiemy, ale niewykluczone, że gdyby nie zwlekali z powodu swoich jakichś chorych przekonań czy zasad z pomocą dla mamy Malki, no to może skończyłoby się to inaczej. Oczywiście, tak jak mówię, to są tylko spekulacje. Malka, możesz mi pomóc? Jeśli twój przyjaciel jest trochę chory, to trochę mogę, byś się nie smuciła. Spójrzmy, może spróbujemy, wiesz... Tak jak z twoją mamą i mnichami. Po drodze do klasztoru stoi skrzynka z lnianymi płachtami. Mnisi nazywają je całunami. Dam ci żeton, byś mogła wyjąć jeden. To bardzo ważne, Kate. A co potem mam zrobić z całunem? Weź go i połóż na twarzy twojego przyjaciela. Dobrze, spróbuję. W porządku, słuchajcie. Dziękuję za pomoc. Wróć do mnie jeszcze. Lubię cię, Kate. Okej, na pewno wrócimy. Jesteśmy, słuchajcie, dozgonnie wdzięczni za tę pomoc, nieocenioną tak naprawdę. Podejdziemy sobie tam, bo wcześniej tylko wam pokazałam miejscówkę. Kate tylko wspomniała, że jest bardzo zimno, ale jakby tam dalej już się nie zapuszczałam z naszą bohaterką. Podejdźmy sobie w to miejsce. I tutaj jest ta skrzynka z całunami. Może nie tak. Najpierw musimy sobie na to spojrzeć. I teraz to był ten żeton. I zabieramy, słuchajcie, całun. I teraz naszym zadaniem jest oczywiście... Tutaj troszkę będzie teraz od Judasza do Kajfasza. Naszym zadaniem jest wrócić do Hansa, położyć mu tkaninę na twarz. Zobaczymy, co się stanie z tą tkaniną. W jaki sposób to ma tutaj, jak tu opowiadają, mają się dowiedzieć, czy jest już za późno, czy też nie. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj się pojawi na tej tkaninie. Czy ja to oczywiście wiem, ale też nie mogę wam wszystkiego zdradzać. Musi być w tej serii troszkę tajemnicy, chociażby tylko na chwilę. Dobra, wejdźmy do pociągu. Przy okazji, słuchajcie, przebierzemy się. To jest dość istotne teraz. Mamy te ciuchy. Tak, są te ciuchy, więc zanim podejdziemy sobie do Hansa, to wejdziemy do toalety. Nareszcie. Choć odrobina prywatności. Ciepło i nawet przyjemnie. Tak, to jest, słuchajcie, nasz strój tutaj już w tych zimnych
klimatach, nowy w dwójeczce, także fajna zmiana. W porządku, teraz bierzemy całun i zobaczmy, co się wydarzy. Okej, sprawdźmy. Niestety tutaj w tej części nie da się jakby, nie da się tutaj podejrzeć przedmiotu, natomiast ewidentnie widać, że na całunie jest odbita twarz naszego bohatera. Także my się teraz z tym wracamy, no i próbujemy, słuchajcie, wejść do klasztoru. Tam nas nie było. Kate myślę, że już by nie mogła zresztą tam dalej kontynuować swojej podróży, gdyby była w poprzednich ciuszkach. Także teraz bez problemu i bez obaw możemy się tam udać. A ja sobie jeszcze może to w międzyczasie zapiszę, bo nie zapisywałam dzisiaj na nagraniu. Mamy już pół godziny nagrania, a chciałabym spróbować właśnie zrealizować kwestię dostania się do klasztoru. Nie wiem, czy mi się to uda. Te dialogi zajmują dość spory okres czasu całego nagrania. No ale tym się, słuchajcie, właśnie gry przygodówki point and click wyróżniają. Lecimy. O, gogle. Jest aż tak zimno. Ciekawa. Dobra. Okej, słuchajcie. Przeogromny klasztor. Niesamowita budowla. Spróbujmy, słuchajcie, tutaj zadzwonić, czy sprowadzić windę na dół. Okej. Dostaliśmy ewidentną odpowiedź, że nas nie wpuszczą. Kiwając mniej głową, dał naszej bohaterce znaka, że precz won, nie możemy pomóc. Ale zerknijmy sobie jeszcze, czy coś jest tutaj. No, proszę bardzo. Mamy, słuchajcie, pewnego mnicha. Spróbujmy z nim pogadać. Czy będę w stanie przetrwać przez tą ich rozmowę, czy nie, to się okaże. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam... Panu? Bądź błogosławiona, siostro. W czym mogę ci pomóc? Nazywam się Kate Walker. Mój pociąg zatrzymał się na stacji w Romansburgu. Romansburg. Piękne miasto, ale nie najstosowniejsze dla tak pięknych nieznajomych i do tego samotnych. Nie zamierzam zatrzymywać się tam na długo, bracie. Podróżuję ze staruszkiem, Hansem Wolarbergiem i... Wolarberg! Czy powiedziałaś Wolarberg, siostro? Znasz go? Nie, ale ktoś inny go zna. A, słyszysz? To przepiękny trel Meruli Alby. Och, gdybym tylko mógł na nią spojrzeć. Taki rzadki i piękny ptak. Niewielu udało się podziwiać jej piękno. Zapewne szuka sobie partnera. Mój przyjaciel jest bardzo chory. Wola boska! Wola boska! Nic nie poradzę, siostro, nic nie poradzę. Może zechcesz odwiedzić go w potrzebie? Och, nigdy, siostro, nigdy! Ściągnąłbym na siebie gniew naszego patriarchy. No słuchajcie, przemilczę. Szukam kogoś z wiedzą medyczną. Kogoś, kto może pomóc choremu. Nasz patriarcha to znakomity lekarz, siostro. On wyleczy zarówno ciało, jak i duszę. Na pewno nie możesz mi pomóc? Proszę.
Jestem tylko prostym mnichem. Porozmawiaj z patriarchą, on jest tam, w klasztorze. Nie, myślę, że nie jesteś prosty, jesteś poniżej prostoty. Mówiłeś, że tam na górze w klasztorze mogę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Tak, w klasztorze. O tak! Dzwoniłam do klasztoru, lecz nikt nie odpowiedział. Może nie chcą mnie wpuścić? Czy jest jakiś inny sposób, by się tam dostać? Sposób jest tylko jeden, siostro. A dlaczego nie chcą mnie wpuścić do klasztoru? Dura lex, sed lex. Słucham? Twarde prawo, ale prawo, siostro. Jakie prawo? Nie lubię zbyt wielu pytań, siostro. Prawo jest prawem i tak pozostanie. Ten jego śmiech mnie tak irytuje, że po prostu Kate powinna mu zasadzić w zęby. Koniecznie muszę znaleźć lekarza dla mojego... Ja tylko piorę, siostro, i to wszystko. Tutaj jedni są lekarzami, a... Słyszałaś? To znowu Merula Alba. Dlaczego nie chcesz mi pomóc? Muszę zakończyć pracę przed wie... Jak sądzę, mieszkasz w klasztorze. Tak, siostro. A wielu was tu żyje? Kilku starych mnichów. Niewielu czuje powołanie w dzisiejszych czasach. Powiedz mi, a jak można się dostać do klasztoru? Pociągnij linę dzwonu, siostro, ale niezbyt silnie, bo wystraszysz ptaki. Nie strasz, zakonnik cię wprowadzi. Dziękuję. No raczej mnie nie wprowadzi, bo to nie działa. Zadzwoniłam dzwonem, ale mnich u wejścia nie chciał mnie wpuścić. Są zasady. Zasady i tradycje, których się tu przestrzega. Przestrzega! Jakie zasady? Co to za tradycje? Takie, że niektórzy ludzie są mniej warci od innych. A w jaki sposób mnich stojący tam na górze może ocenić czyjąś wartość jedynie patrząc? To jest... to... nie wolno pytać o takie rzeczy, siostro. No i w tym momencie, słuchajcie, tej rozmowy, myślę, że już wcześniej, gdybym to była ja, rozmowa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ale okej, pozwólmy Kate mówić dalej. Ja się powstrzymam na chwilę od komentarza. Sugerujesz, że nie jestem godna tego, by wejść na teren klasztoru? Tak, nie powiedziałem. Nie, ja tylko... ja tu tylko piorę brudne rzeczy, to wszystko. Nie, ty właśnie to powiedziałeś. Zasugerowałeś, że nie jestem godna. Femina in consensus. Nie znam łaciny. Łacina jak nazwy ptaków. Eritacus rubecula, Picus viridis, Merula alba. Mówisz po łacinie. Ale znasz się na łacińskich nazwach ptaków. Piękne ptaki, przepiękne. Picus... dzięcioł. A Eritacus rubek... rucik. A Merula alba? Biały kruk, siostro. Femina i kon... kobietom zabronione. No to... dobrze, rozumiem. Dlatego, że jestem kobietą, nie wolno mi wchodzić na teren klasztoru. Wszystko jasne. Takie prawo, siostro. Dura lex, sed lex. Oczywiście, bracie. Kobiety to źródło grzechu, czyż nie? No i tutaj, moi drodzy... z góry powinno się mieć szacunek do osoby, z którą się rozmawia. I tutaj właśnie w moim przypadku, wiem, że to jest oczywiście gra, szacunek do takiej osoby w życiu realnym oczywiście, od razu by się zakończył. Co to jest Merula alba? Rzadki ptak. Nie można go zobaczyć, bo jest biały jak śnieg.
Powiadają, że gdy człowiek go zobaczy, jego umysł się oczyszcza i rośnie intelekt. Wokół jest tyle ptaków. Tak, tak, ale mnie interesuje tylko Merula Alba. Teraz już pójdę. Wrócę niedługo. Co? Tak, moi drodzy, z tego co widzę, mamy już 40 minut nagrania, więc ja nie będę tego na siłę przedłużać. Niepotrzebne mi są aż tak długie odcinki. My się dostaniemy do tego klasztoru na pewno w kolejnym odcinku. Na zakończenie chciałabym tylko dodać właśnie, że no moje zdanie na temat tutaj mnicha, przynajmniej tego, z którym mieliśmy do czynienia, tego klasztoru, no to jest... porażka. Porażka, słuchajcie, stereotypy, takie staroświeckie myślenie, jakie kiedyś panowało na temat kobiet. Kobiety nie miały prawa głosu, Cyrele Morele. Mamy XXI wiek, ale niestety w niektórych krajach jeszcze jest to widoczne. Nie tylko pod takim jakby względem, też w kwestiach też zarobków, wykonywanej pracy, w wielu, wielu, wielu ogólnie dziedzinach jest, umniejsza się niestety tym kobietom. Nie jestem, słuchajcie, żebyście nie myśleli, nie jestem feministką, absolutnie. Są rzeczy, których kobieta nie zrobi, są rzeczy, w których mężczyzna, może nie tyle, że nie zrobi, może nie, źle powiedziałam, cofam to. Są rzeczy, kwestie, w których mężczyzna sprawdzi się lepiej, a są takie kwestie, w których kobieta sprawdzi się lepiej. Są też oczywiście odstępstwa od reguły. Natomiast tutaj, tak jak mówię, feministką nie jestem, za płeć jakby taką mniejszości. Tutaj się nie czuję jakąś tam mniejszością, ale zdaję sobie z tego sprawę, jakie są moje ograniczenia. I wręcz przeciwnie, jakie są plusy tego, że jestem kobietą. To tak tylko na zakończenie. I uważam, że tutaj człowiek jako człowiek powinien być na równi traktowany, więc tutaj gość powinien dostać w zęby od razu przez rozmówczynię, ale to nie jest gra o tym, aby robić komuś krzywdę. Ja wam serdecznie na dzisiaj dziękuję. Szybciutko na pewno w następnym odcinku zaczniemy od tego, aby dostać się do klasztoru i zobaczymy, co my tam odnajdziemy. Z mojej strony to tyle i do usłyszenia, kochani. Pa, pa.